Właśnie rana, kolejny odcień Super Dungeon Rompy Another. Jesteśmy po pierwszym Freetime Evencie, który nie przeszedł bez problemów, bo małe problemy jednak mieliśmy, ale mamy to już za sobą, całe szczęście. Zobaczę tylko w sumie sobie, nie we trzy punktów, tylko w itemach, handbook. Gdzie jest nasz Kinji? Jest, rzeczywiście jest, zapisało się. Nie wiem jeszcze, czy podpowiadaliście moje pytania, bo nagrywam drugi odcień z rzędu. Ale po prostu mam czas i chcę go wykorzystać jak najlepiej. Od razu z góry przepraszam was, że nie ma jeszcze poradnika, jak zainstalować tą gierkę. Prosimy was, żebyście poczekali cierpliwie. Teraz mam naprawdę masę rzeczy do zrobienia. Muszę ponagrywać na cały praktycznie miesiąc do przodu materiały, bo pod koniec miesiąca jestem przez ostatni tydzień zajęty całkowicie. Będą do mnie przyjeżdżali goście i po prostu wtedy nie będę ani nagrywał, ani streamował. Co za tym idzie, muszę teraz poagrywać dużo tych takich podstawowych materiałów, a te poboczne, typu rankingi i tak dalej, mam nadzieję, że w czerwcu wystrzelał do przodu. Na razie jednak skupmy się na odcinku, bo no, to jest najważniejsze, prawda? Jutro na pewno coś znajdę. Zdeterminowany do osiągnięcia sukcesu, zamknąłem oczy. Bardzo szybko znalazłem się w świecie snów. Okej. Zastanawiam się, czy to jest moment dobre atypowanie, ale myślę, że jest jeszcze za wcześniej. Witajcie wszyscy! Jest teraz 7 rano! Wstawać, misiaczki! Czas na kolejny prześliczny dzień! Poranki nastały tutaj bardzo szybko, więc co ja dzisiaj powinienem porobić? Poranek. Okej, czy poranek oznacza, że mam po prostu czas wolny? Free time event zwany? Zaraz zobaczymy. To całe chodzenie po szkole jest strasznie wkurzające. Czy ktoś nie może w końcu znaleźć jakieś wskazówki? Okej, to jest czas wolny. No dobra, to słuchajcie, to no, nie ma co tutaj dużo mówić. Idę poszukać Kinjiego. Tutaj jest Ayame. Nie wiem, czy szukać w tym samym miejscu, czy oni są w tym samym miejscu, czy raczej chodzą po różnych miejscach. Nie wiem, czy mam dobry prezent jakiś dla niego tak naprawdę. Tam był oczywiście Mitch. Tutaj mamy Satsuki. Może zajdźmy do magazynu. Są tu różne dziwne rzeczy. Okej, nie wiem dlaczego przeczytało mi to. Tak po prostu. Zajdę do... O, tu jest Rey. Dobra, zmień miejsca. Zmień miejsca, bo Rey była wcześniej chyba w audiowizualnym. To jest zamknięte. Tutaj widzę Haru. Ale poza Haru chyba tutaj nie ma nikogo. Chyba, że w kuchni. Jest tutaj Kanata. Kurde, czemu jeszcze nie pamiętam? To już jest późny odcinek, już powinienem powoli zacząć pamiętać. Szczególnie, że nagrywałem już ranking i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy Akane. Dobra, czy na korytarzu jest Kinji? Dobra, zapisuję. To jest drugi free time event, więc od razu przygotuję sobie save na 14 teraz. Rozumiecie teraz, jaka będzie moja taktyka? Będę wczytywał 15. Aha, tylko że to nie jest taka w sumie bardzo dobra taktyka. O nie. Myślę, dlaczego to nie jest dobra taktyka? Bo teraz mam zapisy na 14, gdzie już jestem po evencie z Kinjim. O, ja chciałem teraz sprytnie sobie zrobić, rozumiecie? No nic, to będę musiał jeszcze bardziej inaczej kombinować. No to się zapisałem. Ojciaż, któryś jest w niebie, święci imię twoje, przyjdź królestwo twoje. Spędź czas twój. Wygląda, no to no, powtarza to samo właściwie, więc nie ma sensu czytać. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego eventu, zapraszam na poprzedni odcinek. Co tutaj robicie w ogóle? Ludzie, co tutaj robicie? Miałem cichą rozmowę o religii z Kinjim. Kinji, ja trochę się zbliżyliśmy. Czy chcemy dać mu prezent? Tak. No i teraz pytanie, co ja mogę mu dać, żeby mu się to spodobało? No dałbym mu te gwoździe, ale no nie mogę. Może spróbuję dać mu po prostu... bardzo stary ten dzbanek? Czy to dla mnie? Dziękuję. To naprawdę fantastyczny prezent. Dziękuję raz jeszcze za to, że tak bardzo go przemyślałeś. Tak jesteś miły. Okej, to ulga. Wydaje się, że mu się spodobało. Okej, drugi event z Kinjim. Yuki, masz chwilę? Tak, właściwie mam wolny czas teraz. Dobrze, to porozmawiajmy. Czy coś się stało? Obiecałam ostatnim razem, że opowiem ci swoją historię. Wspominałeś coś o mocy przyjaźni, więc... Powiedziałem ci, żebyś dał mi trochę czasu.
Och, racja, tak było. Myślałem, że zapomniałeś. Nie musisz się martwić. Nie zapominam z łatwością rzeczy. Więc gdzie powinienem zacząć? Kinji wydaje się zawsze mówi tak formalnie. To jest trochę niezręczne, ale on przypomniał sobie, czy zapamiętał i próbował dotrzymać swoje obietnice, przez co uważam go za bardzo szczerą osobę. Okej. Powiem ci o prawdę o tym, jak zostałem księdzem. O, z chęcią bym tego posłuchał. Jestem ciekaw, jak zostałeś Ultimate Pastorem. Mniej więcej wtedy, kiedy skończyłem moje seminarium i zacząłem służyć kościołowi jako diakon, byłem we Włoszech, w restauracji Teruteru. I wtedy... Albo na kawce u pewnej baristki, ale nie powiem, o jaką chodzi. Nie spoilerujemy fangame'ów, pamiętajcie. Powiedz Bobr, który najczęściej nawiązuje. Przepraszam was, już nie będę. To jeden żarcik był z pewną postacią w poprzednim odcinku. Koniec. Do tego czasu spędziłem sporą... Od tamtego czasu spędziłem sporą część mojego życia we Włoszech. Razem z tym moje dzieciństwo. Ha? Więc jesteś Włochem? Albo półWłochem? Nie do końca. Zostałem urodzony w Japonii, ale adaptował mnie i włoski ojciec. Wiem, że coś w nim było takiego zagranicznego, ale nigdy bym nie zgadł. Uehara to nazwisko mojej matki. Mój ojciec był znanym księdzem, biskupem. Bardzo szanowanym biskupem, kiedy był młodszy. Chociaż wybrał... Później inne życie, jego reputacja z dawnego zawodu była fundamentem do tego, żebym wszedł w te klimaty. Zanim nawet osiągnąłem odpowiedni wiek, ukończyłem moje seminarium, żeby stać się najmłodszym pastorem w klasie. Kiedy dotarłem do szkoły średniej, kiedy już miałem tyle lat, ochrzciłem się przez mojego zostałem ochrzczony przez mojego ojca i wyemigrowałem do Japonii, żeby nauczać w kościele w Tokio. Sam? Więc czy twój tata dalej jest we Włoszech? O, gadam z nim czasami przez telefon, ale nie widziałem jego twarzą w twarz od jakichś 3 lat. Pasuje ci to? Ja już tęsknię za moimi rodzicami, a jesteśmy w tym miejscu dopiero parę dni. Tak długo jak żyję, mogę zobaczyć go, kiedy będę chciał. Nawet jeżeli jest po drugiej stronie świata, tak długo jak żyję, nieważne jak wiele czasu mi to zajmie, będzie można spotkać się z każdym, tak długo jak ta osoba żyje. To racja, to trochę creepy, ale to racja. Mogę się z nimi spotkać tak długo jak będą żyli, moi rodzice i przyjaciele, będę mógł się z nimi spotkać. Po tym, jak pojawiłem się w Japonii, dedykowałem mój czas na naukę. Bóg jest uczciwy i sprawiedliwy dla wszystkich. Kryminaliści, mafiozi, nawet ci uzależnieni od narkotyków. On ma moc, by ocalić wszystkich, którzy popadli w zło. Ale... Czy ci ludzie nie są niebezpieczni? Poczekajcie chwileczkę, moi drodzy. Chyba... delikatnie się przesunął. Bo sobie też zasłaniam trochę, wiecie, ja cały czas patrzę tak naprawdę na OBS-a, czyli program, którym narywam. Oni nie są niebezpieczni. Oni też są ludźmi. Nie innymi od nas. Prawdziwe zagrożenie... Prawdziwym zagrożeniem byłoby działanie przedwczesnego osądu. W końcu ludzie potrafią się zmieniać. Jeden z pastorów z mojego kościoła raz zniszczył swoje życie alkoholem oraz paleniem. Teraz pracuje... dziennie przekazując jakby nauki takim ludziom, jakim on był kiedyś. Wow, to niesamowite, Kinji. Twoje słowa ocaliły osobę, tą osobę. Zaszczyt jest nie po mojej stronie. Ja tylko pokazałem mu nową ścieżkę. Czy nie powiedziałem ci tego podczas wstępu?
Nie wymuszam mojej wiary na innych. To jest ścieżka, którą wybierają sami. Idź ścieżką, którą uważasz za słuszną. To jest mój pomysł. Propagation. Jakby rozprzestrzeniania wiary i takie moje osobiste motto. Interesujące. Kiedy gadałem z Kinjim, czuję, jakby moje serce było oczyszczone i zrelaksowane. Rozumiem, dlaczego on został Ultimate Księdzem. A wciąż to niesamowite, Kinji. Myślę, że prezentowanie im tej ścieżki jest sposobem, żeby wyrażać twoją wiarę. Czyżby? Jest takie powiedzenie, które kiedyś powiedział do mnie mój ojciec. Twoje słowa mogą zmienić świat. Od dnia, kiedy to usłyszałem, zawsze podążałem za tym ideałem. Pewnego dnia mam nadzieję, że zmienię świat. Moimi słowami. Słowami, aby czynami, czym chcesz, drogi Kinji. Okej. Ciekawe, czy on naprawdę ma tyle lat, co ja. Chociaż nasze oczy się spojrzały, widziałem, że on patrzył gdzieś dalej. Do tego ideału, do którego jeszcze nie dotarł. Tak dużo czasu minęło. Moja historia miała rolę zaledwie rozrywki. Mam nadzieję, że... Tedium? Zobaczmy, czym jest Tedium. Czekajcie. Tedium. Że nuda? Że nie zanudziła cię za bardzo. Ani trochę. Czuję się jak nowa osoba po samej rozmowie z tobą. Jeżeli ci to nie przeszkadza, czy możemy pograć o Rigi więcej następnym razem? Jeżeli pasują ci takie rozmowy, z chęcią to zrobię. A póki co, pożegnanie. Kinji naprawdę jest niesamowity. Jego marzenie może nie być niemożliwe. Jeżeli uda nam się wyjść z tego miejsca, któregoś dnia on może naprawdę zmienić świat swoimi słowami. Zapamiętam sobie tą zmianę światu słowami. Świata, przepraszam, nie światu. I powiem wam, że fajne są eventy z Kinjim. Nie żałuję, że z nim podszedłem. Nie są to takie typowe eventy, które też z góry po prostu ślepo mi się podobają. Są po prostu ciekawe. Kinji jest bardzo złożoną postacią, która właśnie tak jak podejrzewałem, jest bardzo, bardzo oderwana od rzeczywistości. Rozszedłem się z Kinjim i szybko się pożegnałem. Okej. Ale z chęcią dowiem się więcej o nim. Nie ukrywam. Popołudnie, dobra. I to jest chyba kolejna okazja. Ja jestem ciekaw jednej rzeczy. Nie skill, tylko itemy. Czy uzupełniło mi się coś więcej o Kinji? Oho. Okej, dobra. Dobra, super, rozumiem. No to na pewno dwa eventy można spędzić. To nie jest jakieś zaskoczenie. Czy to oznacza, że teraz będę mógł spędzić kolejny jeszcze raz? Nie, nie chcę z tym spędzić czasu. Pewnie, jeśli pospędzali czas z Mikako, to moglibyśmy rzeczywiście coś z tego, powiedzmy, otrzymać. W końcu jakieś słowa od niej. No ale powiedzmy, że na razie musimy poradzić sobie z tym, co mamy. Muszę znaleźć Kinjiego. Teraz trochę się rozglądam, czy przypadkiem gdzieś nie ma jakichś zbłąkanych monetek, bo kończą mi się powoli prezenty i nie wiem, czy jakikolwiek z tych prezentów, co mam, zadowoli naszą księdza. Okej, to jest Satsuki. Tutaj jest Ayama. Ayama. Ajaja. Może w takim wypadku sala audiowizualna? Nie, tutaj jest Tsurugi. Tsurugi Kinjo. Może przy wejściu. Nie, tutaj jest Rei Makura. Mekaru. Okej. To jest Mikako. Mikako Kurokawa. Tutaj jest Akane Taira. Powoli ich poznaję, spokojnie. Tutaj mamy Kizune Tomori. Tutaj mamy dużo pysznego jedzonka. Oj tak, pyszne jedzonko. W takim wypadku przejdę się może tutaj. A tutaj mamy, uwaga. Nic. Dobra, gdzie jesteś, Kinji? Gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? To jest Kakeru. Kakeru sobie tam przeszukuje, powiedzmy. Mamy tutaj Kanatę. Mamy Maki, w sensie Kiyokę. O, tutaj! O, jak się zlał z tłem! Skrubaniutki.
Oj, czekajcie. Nie, go somewhere else. Chodzi bardziej o inną sprawę. Chodzi po prostu o to, że nie wiem, czy prezent ma być dla niego dobry. A jakbym teraz spróbował, to boję się, że znowu mi wali, a potem muszę restartować, robić cięcie. Bo coś czuję, że te gwoździe są dla niego idealne, ale wydaje mi się, że one po prostu kraszują. Kraszują gierkę, najzwyczajniej w świecie. Ale spróbuję jeszcze coś innego dać. Erfipunek? Może encyklopedia? On wydaje się być oczytany, może go to zainteresuje. Czy to dla mnie? Okej, to co zawsze mówi. Ulga, spodobało mu się. Dobra, trzeci event. Robi się późno, powinien wracać do mojego pokoju. O nie! O nie, to chyba mu się nie spodobało. On chyba powiedział tak, ale on chyba kłamał. No to jest najgorsze, moi drodzy, bo ja nie mogę wczytać chyba. Ja nie wiem, czy coś dzieje w czytanie. Więc poczekajcie, bo i tak to będziemy przeżywać jeszcze raz. Nie patrzcie na to, co tutaj się dzieje. Frame ends. Pause the game. Okej, okay, super. Myślałem, że cały grę muszę restartować. Dobra, a ja bym dał mu, powiedzmy... No cokolwiek innego. Zobaczymy, czy... Bo... Powiedział, że mu się event... że mu się prezent spodobał, ale z drugiej strony... Wyłożył się na nas, więc... Może netbook? Nie wiem, spróbuję. Czy to dla mnie? Mhm. Okej. Okay. Nie wiem, jak to rozumieć do końca. W sensie, przetłumaczmy to sobie i chyba będę musiał to zostawić na razie, bo nie wiem, czy mu się podoba prezent, czy to jest jakoś źle przetłumaczone. Szkolne ogłoszenie, jest teraz 22, więc nastała cisza nocna i jadalnia będzie zamknięta. Śpijcie dobrze, karaluchy pod poduchy. Trochę szkoda, kolejny dzień minął. Nasze poszukiwania póki co były bezowocne. Cholera. Powiedziałem, żeby nikt nie panikował, ale kiedy my w końcu wyjdziemy? Nie, denerwowanie się nie zaprowadzi mnie donikąd. Powinien być pozytywny i wierzyć w siebie. To jest jeden krok bliżej do ucieczki ze szkoły. Na razie pójdę spać. Nie chcę już... I tak nie mam tutaj zbyt wiele do roboty. A inni też pewnie będą szli spać. Dobra, na wszelki wypadek kolejny zapis leci tutaj. Na jedynkę. I ja teraz robię taki mecz, że jeszcze raz daję game end. Przepraszam, że robię to przy was, ale po prostu razem roz... O, no i źle wczytałem. Co za gołganiarz po prostu. Ale dzięki temu będziemy mogli przynajmniej wiedzieć, na czym stoimy. Czy to jest jakiś błąd gry, czy... Mam jeszcze jedną rzecz do dodania. Ciekawe, czy tak samo zareaguje jednym słowem. Kinji, ja chciałem poznać. Chyba, że są tylko dwa free time eventy. Czy to jest możliwe? No, wydaje być się mało prawdopodobne, chociaż ostatni event z nim skończył się w takim momencie. Wiecie co? Wybaczcie naprawdę, że ja to robię przy was, ale ja dosłownie sobie szybko sprawdzę to może. Jest taki kanał, tak jak mówiłem wam, nie chcę patrzeć tylko, żeby na żaden spoiler też nie natrafić. Czekajcie, dobra, już zobaczę, ile jest jakby eventów z nim. Okej. Nie, to na pewno nie jest ostatni event. To nie jest ostatni event, absolutnie. To jest drugi event z prawdopodobnie jakichś 5. Albo coś takiego, czyli coś tutaj, albo ja daję mu zły prezent, tylko jest źle przetłumaczone w jakiś sposób, albo jest to zbudowane. To jest najgorsze, bo to naprawdę nie wiem. Dam mu teraz bandaż, jeżeli mu się bandaż spodoba, to będzie już podejrzany. No naprawdę nie rozumiem tego. A jakbym zobaczył teraz, jak wygląda moja, powiedzmy... Moja relacja z nim? Szczerze, nie ma tutaj żadną pasji. Widzicie, to jest pewne niedopracowanie, które mi się osobiście nie podoba. Które mi się osobiście niestety nie podoba. To jest akurat na razie spory... Znaczy spory to może przesada, ale to jest minus akurat. Na ten moment. Zobaczę handbooka. No nie, no mam tylko dwie strony. Powinien mieć kolejny normalny event z nim. Chyba, że tak wygląda trzeci event z nim, ale to wątpię bardzo.
Spróbuję jeszcze raz dać mu gwoździe, przepraszam was. Dobra, to będzie dłuższy odcinek troszeczkę, zrobimy... Teraz mamy powiedzmy te 20 minut, to zrobimy jeszcze z 15. Czyli o 5 minut przedłużymy, bo tutaj się po prostu dziwne rzeczy dzieją. 14 zapis, tak? Spróbuję teraz mu dać te gwoździe. Prawdopodobnie wywali gierkę. O, czekajcie, bo jeszcze kliknąłem. Także coś to wtedy siłą rzeczy będzie musiało być szybkie cięcie. Bo gra się padł w takim dziwaczne rzeczy się dzieją z okienkiem. Jest. Chyba, że te prezenta przed mogę mu dawać dopiero pod koniec, na jako ostatni event. Holy Nails. Okej, okay. Na pewno, patrzcie jak on na nie reaguje. Uwaga. Traszuję. Dobra, moje kochane misiaki, widzimy się za momencik. Jak widzicie, nie jest prosto, nie ma lekko, ale już jestem po restarcie. Idziemy do spanka w takim parku, no trudno. Słuchajcie, mój werdykt tak naprawdę jest taki. Nie będziemy już się pochylać bardzo tym free time eventami na ten moment. Ja po prostu, jeżeli się będzie udawało je zaliczyć, to spoko, jak nie, to nie. Już przechodziliśmy cięższe rompy bez skilli, więc myślę, że tutaj też byśmy dali sobie radę. A najzwyczajniej w świecie werdykt będzie taki, że po koniec serii, kiedy już przejdziemy wszystko, obejrzymy wszystko jak z Zephyrum, to poszukamy być może Zephyrum sam sobie przetłumaczy te free time eventy. Być może ktoś inny, kto przetłumaczył, wyrazi zgodę na zrobienie jakby reakcji na jego filmik. Zobaczymy. Być może ja coś wymyślę. Jeszcze nie wiem, jak to będzie. Dobra, na ten moment idziemy do Wyrka. Leżąc na łóżku, wpadłem w taki pensive mood. Pensive mood? A pensive oznacza... O, oczywiście połączymy sobie przeglądarkę. Jak mądrze, Bobru, jak mądrze. Pensive mood. Zamyślony. Wtedy zamyśliłem się po prostu, leżąc sobie na wyreczku. Dalej zastanawiałem się, czym jest Hope Speech Academy? I jaka jest prawdziwa tożsamość Monokumy? Byłem ignorantem. Wszystko wydawało się być tajemnicą. Wciąż byłem bardzo ciekawy. Chciałem poznać prawdę. Moje myśli rozmyły się razem z moją świadomością, kiedy zacząłem odpływać w mrok. Okej, komunikat. Dzień dobry. Witam wszystkich. Jest 7 rano. Wstawać, pędraki. Czas na przeżyć kolejny dzień. Minęło już 3 dni. Sytuacja nie poprawiła się, ale wciąż musiałam dalej przeprowadzać śledztwa. Coś puka? Czy to ktoś puka? Idę! O, Tsurugi, co się stało? Jest dosyć wcześniej. Dzień dobry, Yuki. Przepraszam, że ci przeszkadzam. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale... Czy możesz przyjść teraz do jadalni? Jasne, a dlaczego? Znalazłeś coś? Cóż, nie do końca. Powiedziałbym, że to raczej jest normalne spotkanie. Tatsiar, przyjdź proszę. Zawołam resztę. Okej, jakiś motyw się zaczyna? Zwyczajne spotkanie. Chyba reszta może czuć się niepewnie, kiedy minęły 3 dni. Pójdźmy do jadalni, tak jak powiedział Tsurugi. Poranek. Okej, okay, a czy ta muzyczka wesoła i cudowna oznacza, że mamy free time event? Czy rzeczywiście mamy iść do jadalni? Teraz zaczynamy. Dobre, Yuki. Wypocząłeś? Tak, chyba. Czy ty też tu jesteś przez to, że Tsurugi cię zawołał? Aha, powiedział mi, żebym poszedł do jadalni. Nie jestem zbyt rannym ptaszkiem, więc lepiej idę się rozbudzić. Okej, okay, nie spóźnij się. Okej, okay. Ja oczywiście sobie zrobię małe rendezvous, żeby nie przegapić ewentualnej kwestii dialogowej. Może zobaczyć jakąś scenkę jeszcze dodatkową, nie? Nic. Szkoda. Do pomieszczeń nawet nie będę próbował wchodzić, bo podejrzewam, że będzie komunikat, że o, Tsurugi kazał nam pójść tu i tam. Jest tu Mikako. Mikako, co ty robisz? Czy Tsurugi nie wezwał też ciebie? Super się z tą ugrada, Mikako. Co to było? To jest jadalnia. Myślę, że to trup? Chyba za wcześnie. Ci, którzy nie pojawili się jeszcze, pojawili się krótko po tym, jak ja wszedłem, a wkrótce byliśmy tutaj wszyscy razem. Dobra, o co chodzi, Tsurugi? To wszyscy, jak mnie mam.
Hej, dlaczego nas tak wcześnie zerwałeś? Potrzebuję trochę więcej snu. Ja rozumiem. Ty w końcu znalazł nowe wskazówki. Naprawdę? Jesteś pewien? Wyjdziemy stąd? Nie, jeszcze nie. Wciąż nie mogłem chwycić dobrze sytuacji. A tym bardziej wskazówek do ucieczki. Więc o czym ty gadasz? Minęło już 3 dni. Ty dalej jesteśmy tutaj uwięzieni? Dlatego was wezwałem. Tyle powiedział mi Tsuhiro. Minęły 3 dni, więc możemy... podsumować śledztwa i zaprezentować to, co mamy. Skoro tak mówisz, nie było niczego ważnego. Wskazówki są bardzo ważne, ale ja naprawdę chcę mieć... Ja naprawdę chcę mieć jasny wgląd na sytuację, szczególnie skoro udało nam się opanować wstępny chaos. Więc czy ktoś z was znalazł coś dziwnego albo podejrzanego podczas waszego chodzenia? Ha? Wszystko dla mnie wyglądało dziwnie. Zdecydowanie. Sytuacja robiła się jeszcze bardziej zastanawiająca niż pierwszego dnia. Szczególnie brak uczniów i grona nauczycielskiego. To była moja główna sprawa, która mnie zainteresowała. Zgadzam się. Hope Speech Academy jest publicznym miejscem. To nie ma sensu, że jesteśmy tutaj jedynymi. Może Mokuma kłamał? On mógł próbować sprawić, że my uwierzymy w jego rzeczy. Nie. Ten budynek przypomina Hope Speech Academy. Zapomnieliście już? Pomyślcie o broszurze, którą znalazłem Ekaru. Prawda? Mapa perfekcyjnie pasuje do tego budynku. Chwila, moment! Sprawiacie, że broszura jest prawdziwa. Nikt tutaj... Nikt z nas nie był w tym miejscu wcześniej. Czy Mokuma nie mógł sfałszować? Nie wiem, co powie drużyna za chwilę, ale w sumie jak na taką postać bardzo celnie wypunktował. Rzeczywiście tak mógł być. Ja rozumiem! A ty może mieć rację nawet, chłop. Dobrze, Roda. Nie, broszura nie była fałszywa. Mogę wam to zagwarantować. Dlaczego? Widziałam tą broszurę, zanim to wszystko się zaczęło. Pamiętacie salę wyjściową, kiedy się spotkaliśmy? Ja byłem pierwszy. Wtedy zauważyłem półkę z ulotkami. Teraz, kiedy o tym myślę, to był dokładnie ten moment. To była dosłownie ta sama broszura, którą mam tutaj. Więc żadna osoba tutaj nie jest przez naszą lokację, ale przez nieznaną przyczynę, którą musimy zidentyfikować? Nieznaną przyczynę? Co mogłoby sprawić, że cała szkoła zniknęła? Albo może Monokuma ich wyczyścił? Wyczyścił? Prawdziwych ludzi? Ale wszyscy ich... widzieliśmy. Wszyscy je widzieliśmy. Bronię przy kamerach. Jeżeli takie rzeczy są w całej szkole, zabicie tych wszystkich ludzi byłoby... Hej, przestań! Próbujesz nas jeszcze bardziej przestraszyć? Idiota. Od kiedy nowoczesne budynki szkolne mają bronie przyczepione do kamer? Kiedy tutaj się pojawiliśmy, nie było tutaj żadnej kamery ani żadnej broni. Jeżeli Mokuma coś zrobił, to powinno być po tym, jak zemdleliśmy. Więc wszyscy uczniowie zniknęli z jakiegoś powodu. Podczas krótkiego okresu czasu, kiedy byliśmy nieprzytomni? A to prawdziwa zagadka jest! To nie mogła minąć godzina, może mniej nawet minęło. Dodatkowo, nie sądzicie, że coś się zmieniło? Szkoła nie wydawała się taka straszna, kiedy przechodziliśmy przez przejście. Cholera! Co jest nie tak z tym miejscem? Zaraz oszaleję! Właściwie kim jest Monokuma? Zakładając, że... że przejrzeliśmy jego plan, to nie wygląda mi na zwykłą osobę. Na coś, co normalna osoba by zrobiła. Wykonanie tego planu byłoby ciężkie nawet dla najbardziej szalonych przestępców. Myślę, że to się staje coraz bardziej skomplikowane. Ale czy mamy jakiś wybór? Nie możemy dowiedzieć się, jaka jest jego tożsamość, ani co się stało wtedy. Śledztwa są jedyną opcją. A czy ja mógłbym trochę optymizmu dodać do tego wszystkiego? Na przykład, może ekipa ratunkowa to już za drzwiami stoi i czeka na nas. Racja. Nasze rodziny na pewno już się dogadały.
Czy ktoś nie zgłosiłby, zaginięcie nie zaczął nas szukać? Ktoś... niby kto? Jak to kto? To są nasi rodzice, szkoła, policja. Okej, śmiech. O, Monokuma! Szkoda! Żadne siły z zewnątrz nie mogą wpłynąć na zabezpieczenie Home Speech Academy. To wydaje się być... Wydaje się, że powtarzałem to wystarczająco ilość razy. Porzućcie swoją fałszywą nadzieję i popłyńcie z zasadami. Czego chcesz? Jedna rzecz. Słuchałem waszej rozmowy przez kamerę i denerwujecie mnie. Bądź cicho. Wyjdziemy stąd, nieważne co nam powiesz. Wyjdziecie? Wyjdziecie dokąd? Na zewnątrz? Dlaczego próbujecie tak bardzo wyjść, kiedy wiecie, że nie ma wyjścia? Mówię wam o zasadzie klauzuli ukończenia szkoły. Czy już wypadło wam to z głowy? Czy powinien wam to powtórzyć? Klauzula ukończenia mówiła... Zabić! Musicie zabić osobę, żeby odzyskać wolność. Co was trzyma przed tą łatwą ścieżką? Myślisz, że popełnimy zbrodnię? Surudzi ma rację. Nie będziemy cię słuchać. Wynoś się stąd. Ta czy siak, Monokuma. Kim ty jesteś? Kto ci kontroluje? Monokuma to Monokuma. Najbardziej monokumowa Monokuma na świecie. Ty sucin synu. Przestań pierdzielić i odpowiadaj na pytania. Wstępnie moje oczekiwania były takie, że zamordujecie w pierwszy dzień. Ale zamiast tego mam 3 dni bez morderstwa. Moje marzenie interesujących wydarzeń stało rozbite na kawałki. Myślałem, że mam wszystko, żeby morderstwo nastąpiło, więc zastanawiałem się, dlaczego nic się nie stało. Wtedy zacząłem czytać komiks o młodym detektywie i nagle mi olśniło. Brakuje jeszcze jednego składnika, którego nie dodałem. O tak, to jest motyw, ludzie. To był motyw! Nikt się nie zabija, bo nie macie motywacji. Co za tym idzie, dam wam ultimate motyw. Coś, czemu nie będziecie w stanie stawić czoła, co sprawi, że będziecie musieli zabić. Motyw? Co nam nie wykażesz robić? Pamiętacie salę O nie. Salę audiowizualną, którą mamy w budynku? Położyłem tam bardzo ważne płyty. Proszę, idźcie i je sprawdźcie. Ha, to jest podejrzane. Pozwól, że zapytam cię o jedno. Jaki jest twój motyw? Czego od nas chcesz? Rozpaczy, tylko tego potrzebuję. Pamiętacie zasady? Możecie badać tą szkołę ile tylko chcecie. Ale czy będą jakieś wskazówki? Kto wie? Patrząc jak próbujecie dojść do prawdy, jest... Patrzenie jak próbujecie dojść do prawdy jest dobrym źródłem rozrywki dla mnie. Znaczy siak, dajcie się wszystko. O kurde. O, znowu zniknął. Możemy badać szkołę ile chcemy? Żeby powiedzieć to z taką pewnością siebie, rozumiem. Ale o jakich płytach on mówił? On powiedział, że to będzie motyw. Sprawdzę to. Jest na najbliższej drzwi. Jesteś pewien? Czy to nie jest kolejna sztuczka Monokumy? Nie wiem, ale coś powinien to zrobić. Uważaj na siebie. Pójdziemy za tobą, gdy tylko dowiemy się, co jest na płytach. Okej, zaraz wracam. Okej, czy będę mógł sam pójść? Motyw Monokumy. Co to może być? Czuję, że troszkę mnie to zaciekawiło. A z drugiej strony... O dziwo, moje serce drżało z nieznanego strachu. Lecz siak, poszedłem po prostu do sali audiowizualnej. Super. Może dobrze możemy zapisać. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, moi drodzy. No motyw filmowy, co wam mogę powiedzieć? Obejrzymy film i zobaczymy, bo dalej to może być trochę inny motyw filmowy. Lecz siak, ja nie jestem fanem motywu filmowego, bo motywu filmowego nie da się przeczytać. Nie wiadomo, jakie sekrety mogą mieć. Równie dobrze może być to grupa, której największym sekretem jest to, że nie wiem, że ktoś tam, nie wiem... Na czerwonym świetle przeszedł. A z drugiej strony może ta grupa, gdzie jeden jest mordercą, drugi jest złodziejem, trzeci jest jakimś, nie wiem, poszukiwanym terrorystą, czwarty jest tym, a piąty jest tym i my to się nie dowiemy. Więc motyw będzie bardzo ciężki, szczególnie, że ja osobiście, nie musicie to wyrobić, ale ja osobiście będę typował po dwie postaci, przez to, że znam 3 ocalałych, więc pierwszy, drugi, trzeci, czwarty proces typuję po 2 postaci. Dwie ofiary, 2 morderców. Dopiero, no i w piątym i w szóstym, ewentualnie, no w piątym tak naprawdę typuję już po jednej. Bo to już jest ten etap gry.
Także słuchajcie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji, dzwoneczku. Bardzo to jest dla mnie ważne. Przepraszam, że ostatnio o tym tak dużo wspominam, ale jest to naprawdę bardzo istotne. Was to naprawdę nie dużo kosztuje, a dla twórcy to jest idealna zapłata za wspólnie spędzony czas, a mam nadzieję, że ten czas się wam podobał. Oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku już za dwa dni. Możecie popisać trochę o tych rzeczach, o które was pytałem. Między innymi właśnie jak z tym free time eventami. Czy ktoś, który grał, też miał takie problemy z takimi crashami? Jeżeli znacie się odpowiedzi na te pytania, które mnie nurtowało, to śmiało piszcie w komentarzach. A ja na ten moment się z wami żegnam. Dziękuję wam ślicznie za spędzony wspólnie czas. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!